Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobię pyszną, zieloną sałatkę makaronową. A dlaczego zieloną? Dlatego, że będzie z pesto. A więc zaczynamy, bo szkoda czasu. Na patelnię, na suchą patelnię wysypuję słonecznik. Musimy go trochę przyprażyć. Zobaczcie, jego jest tutaj dużo, bo on mi później będzie jeszcze potrzebny do sałatki, a to co zostanie po prostu zjem. Słonecznik musimy przyprażyć kilka minut. On musi złapać fajny, taki delikatnie brązowy kolor. No oczywiście nie wszystkie ziarna, ale tam co niektóre, bo on wtedy podkreśli nam fajnie smak pesta. Tak samo robi się z orzeszkami pini. W tym czasie pokroję bazylię. Biorę porządną garść i siekam, ponieważ muszę zmieścić to do naczynia. Do naczynia naleję trochę oleju, ponieważ to pesto robię na oleju, nie na oliwie. Do naczynia wrzucę ząbek czosnku i trochę parmezanu. Czosnek również posiekam, łatwiej będzie się jego miksowało. Parmezan również kroję na drobniejsze części. Wciskam sok z połowy cytryny, ale bez pestek. Pesto musi być lekko kwaskowe, orzeźwiające. Już zaczyna pięknie pachnieć słonecznikiem. Teraz wrzucę szczyptę soli, szczyptę czarnego, świeżo roztartego w moździerzu pieprzu i czekamy na słonecznik. On już pięknie zaczyna łapać taki złoty kolor. Musimy poczekać jakieś 5-6 minut, żeby słonecznik delikatnie przestygł, bo jak wrzucę taki bardzo gorący, to ser zacznie mi się topić i zrobi mi się jedna wielka klucha. Przestygnięty słonecznik teraz dodajemy do bazylii sera. Wsypuję niewielką garstkę słoneczniku, resztę zostawiam, bo będzie mi jeszcze potrzebna. I teraz tak, dodaję więcej oleju i miksuję. Sprawdźmy, jak pesto smakuje. Jest perfekcyjne za pierwszym razem. Pesto zrobione, więc teraz czekamy, aż woda zacznie wrzeć, bo musimy ugotować makaron. Woda już wrze, więc ją troszeczkę osolę. Niedużo. I wsypuję makaron. Makaron będę gotował około 10 minut, tak jak zaleca producent. On musi być delikatnie al dente, taki na ząb. Po ugotowaniu należy dobrze makaron zlać zimną wodą, przepłukać go tak, żeby on był całkowicie zimny i wtedy będziemy dalej robili naszą sałatkę. Makaron przelany wodą, przełożony na sitko, żeby pozbyć się jak najwięcej wody i dokańczamy sałatkę. Do makaronu wrzucam jedną, niedużą, pokrojoną w pół plasterki cebulę. Cebula czerwona. Do tego suszone pomidory. Jeżeli są za duże, przekrajamy je na pół. Trochę czarnych oliwek. Mini mozzarella, dlatego że to są takie akurat dopasowane kuleczki. Do tego porządną garść sałaty. To są takie mieszanki sałat. Na górę posypuję uprażony słonecznik.
przyprawiać już nie muszę, bo to jest dobrze przyprawione. Na początek wrzucę 3 łyżki pesto i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Śmiałem, drugą łyżkę jest. Myślę, że śmiało mogę dołożyć jeszcze 2 łyżki. No i sałatka makaronowa z pesto jest już gotowa. Więc przełożymy teraz na ładniejszy półmisek i będziemy mogli spróbować. Z góry jeszcze delikatnie tylko posypię słonecznikiem. I voilà, spróbujmy. Bo i tak wiem, że jest pyszna. Brak słów. Połączenie oliwek, suszonych pomidorów, do tego czerwona cebula, sałata, pesto, bazylia, trochę słoneczniku, do tego czosnek, to wszystko razem połączone. To jest jakaś taka wielka eksplozja smaków. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i róbmy sobie takie proste rzeczy, bo nie dość, że to wygląda pięknie na stole, przy obiedzie czy przy kolacji, to jeszcze sobie możemy to wrzucić do pudełka i zawieźć do pracy, żeby sąsiedzi czy sąsiadki obok na krzesełkach sobie po prostu mogli pomarzyć o takiej sałatce.